nie miał te zmiany dotyczyć. Paweł Tanajno, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam telewizję, witam panią. I tak, jak to... co, jak będą głosy ręcznie liczyć teraz w PKW, to będzie lepiej, gorzej, czy po prostu... Ojej, przykro. Ręcznie to będzie tradycyjnie. No tak. Czy lepiej, czy gorzej, to wszystko zależy od liczących. No, może nie będzie takiego cyrku, jak było przy wyborach samorządowych. Znaczy, to są łatwiejsze wybory, tak? Jest 11 kandydatów, a wybory samorządowe były wielostopniowe. No jasne. Że tam liczba wszystkich kandydatów to była 65 tysięcy. Tak, to się policzyć nie da ręcznie po prostu. Ja tak trochę o to dopytuję, dlatego że zastanawiam się, na ile takie coś, co się wydarzyło w wyborach samorządowych, wpływa na frekwencję, na to, że ta tak bezpośrednio nas ta demokracja dotyka, że się odwołam do demokracji bezpośredniej. I stwierdzamy, o Jezu, no nie chce mi się, no nie, no jak ma być taki cyrk, to ja po prostu nie idę na następne wybory. Czy na pewno odbije się to negatywnie? My w trakcie tej kampanii, właściwie w trakcie już po wyborach samorządowych protestowaliśmy pod PKW właśnie głównie z troski o tą frekwencję. Nie wiem, mi się wydaje, że w interesie polityków czasami jest zniechęcić nas do tych wyborów, żebyśmy jak najmniej już nie tylko decydowali o sprawach tak bezpośrednio, ale już nawet żebyśmy jak najmniej decydowali o tym, kto ma nas reprezentować w Sejmie. To negatywnie na pewno wpłynie. Jak pan poprowadzi kampanię? Bo mnie to fascynuje. Jak poprowadzić kampanię? To zakładam, no chce pan wygrać te wybory, tak? Ale tak. Przynajmniej zaistnieć w tych wyborach. Mm-hmm. Jak pan ją poprowadzi bez całej machiny finansowo-strukturowej, czyli bez działaczy i pieniędzy, które mają partie? Panie redaktor, to jest może i niezwykłe dla wyborców, którzy już przez lata, przez te 25 lat przyzwyczaili się do tego, że partie, które czerpią pieniądze z naszych podatków w postaci subwencji, potem urządzają wielki festiwal oszukiwania wyborców za te właśnie ich pieniądze, ale cały czas duch takiej czystości demokratycznej, takiej agory w społeczeństwie jest. My zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów absolutnie w oparciu o obywateli. Dzisiaj miałem pytanie, ile długopisów zużyliśmy do zbierania podpisów? Żadnego. To znaczy partia nie zużyła żadnego długopisu. Wszystko zrobili to obywatele, którzy popierają koncepcję, projekt, aby im zwrócić władzę. I wierzymy, że do tych, a szczególnie do telewidzów Polsat 2, bo to jest najbardziej taka grupa aspirująca do właśnie decydowania o państwie, z tego co sprawdziłem. No tak, to jest prawda, tak? A ludzie, którzy mają wyższe, że tak powiem, oczekiwania co do tego, jaki będą mieli wpływ na państwo, no to myślę, że tej grupie nie potrzeba billboardów, nie potrzeba tuskobusów, tak? Tylko oni potrzebują, dzięki pani redaktor, usłyszeć, że istnieje taki projekt jak Demokracja Bezpośrednia, który w tych wyborach no, wyraża się w mojej osobie jako kandydacie, ale generalnie chodzi o szerszy projekt, nie chodzi tylko o wybory prezydenckie. Bo się wyraża w kandydacie, ale dobrze, no Demokracja Bezpośrednia, ja rozumiem, że referenda, ale co, na każdy temat? Nie, Demokracja Bezpośrednia to jest bardzo prosta sprawa, to znaczy w naszej konstytucji jest w artykule 4 zapisany taki znamienny tekst, że naród, czyli obywatele, sprawują władzę poprzez pośredników, posłów, lub bezpośrednio. Przez 25 lat ci pośrednicy zrobili wszystko, żeby nas jak najbardziej odłączyć od tej władzy. Wprowadzili ustawę o referendum, która odebrała nam możliwość skutecznego przeprowadzenia tego referendum, nawet jak zbierzemy 500 tysięcy, milion. Milion 600. To jest przykład na przykład Stowarzyszenia Rzecznika Praw Rodziców, który w temacie sześciolatków mimo zebrał się milion podpisów. Nie został dopuszczony do głosu. I co ważne, przecież tu chodziło tylko o referendum. Wcale nie jest powiedziane, że głosujący nie zagłosowaliby przeciw temu projektowi, tak? Natomiast w ogóle nie dopuszczono nas do głosu. Nas, obywateli, którzy jesteśmy zwierzchnikami i pracodawcami. No, dobrze, no więc skończąc, konkludując, ta nasza kampania właściwie, ona się opiera o to, aby ci ludzie, ten 1 600 000 osób, które złożyły podpisy pod tym wnioskiem referendalnym, pod innymi, bo zmielono ich w trakcie tej kadencji i zresztą za rządów PiS-u również mnóstwo wniosków o obywatelskie inicjatywy ustawodawcze, żeby ci ludzie się dowiedzieli, że głosując na Pawła Tanajno, głosują de facto na siebie, bo ja chcę im oddać władzę. Prezydent w wydaniu Demokracji Bezpośredniej to będzie posłuszny urzędnik, który będzie wykonywał
wykonywał wolę obywateli. Ale jak oni będą decydować? Proszę bardzo, już wyjaśnię. Co, SMS-ami, tak jak mówi pani Kot, ja was zapytam, a wy wyślecie mi SMS-a, tak? Znaczy, to jest niepoważne, oczywiście Janusz Palikot z natury rzeczy jest niepoważny. Natomiast dużo poważniejszą sprawą jest cyfryzacja administracji publicznej. Mhm. Dotychczas władza wykorzystuje tą cyfryzację tylko w drugą stronę. Proszę, PIT-y rozliczcie, żeby szybciej następowało rozliczenie, żeby podatki były. W urzędzie załatwcie sprawę cyfrowo, no żeby nie męczyć tych biednych urzędników, żeby mieli jak najmniej roboty. A głosowania przez internet. A w drugą stronę nie ma. No więc to jest prosta sprawa. Urząd Prezydenta z wykorzystaniem Ministerstwa do Spraw Administracji i Cyfryzacji może stworzyć prosty system, który oczywiście nie obejmie 38 milionów ludzi, ale niech on obejmie 10 milionów. Skoro w tej chwili urzędnicy... Tak, skoro w tej chwili urzędnicy... rządowi czy tam ministrowie budują swoje programy w oparciu o badania sondażowe na grupie 1000 osób, no to jeżeli prezydent będzie miał decyzję obywateli w skali 10 milionów, no to on może rządzić tak, jak obywatele chcą. No i to jest ta koncepcja. Proste. Ale tak w każdej sprawie, tak jak chcą obywatele, znaczy bo ja sobie wyobrażam, oczywiście upraszczając. Tak, obywatele. Tak, upraszczając to zupełnie i trywializując no, podwyższyć podatki czy nie? No co odpowiadają obywatele? Absolutnie nie. No nie, generalnie jeżeli chodzi już o sferę taką gospodarczą, jest prosta zasada logiczna, wynikająca z oczywistości każdej gospodarki, to znaczy bilans. Musi być na zero. Jeżeli są projekty, tak, jeżeli są projekty podwyższające wydatki, no to proszę wskazać źródła. Jeżeli obniżamy wydatki, no to świetnie, bo od razu spadają podatki. Niech obywatele zdecydują, na co chcą wydawać pieniądze i jak. Dzięki temu będą, nie trzeba będzie wprowadzać, pan minister Szczurek nie będzie się musiał głowić, jak wprowadzić najbardziej skomplikowane prawo podatkowe na świecie, tylko po prostu obywatele sami, jeśli będą czuli, że ich pieniądze są wydawane tak, jak oni są, będą płacić najuczciwiej podatki przy prawie podatkowym składających się z trzech artykułów. No fantastycznie, fantastycznie to brzmi, tylko to po pierwsze rząd, a nie prezydent. A po drugie, jak bez tych billboardów, jak bez tego wszystkiego chce pan tym ludziom powiedzieć hello, tu jestem, kandyduję. Dzięki pani redaktor. No, a czyli prawda jest taka, że z niewiadomych dla nas powodów projekt demokracji bezpośredniej no nie przebija się w tym sensie, że nie spotyka się z zainteresowaniem mediów. Pani redaktor jest wyjątkiem, nielicznym, no bo jeszcze jacyś redaktorzy walczą o propagandę, czyli tej idei, rozpropagowanie. Natomiast no, my mamy w jakiś sposób kontakt, liczymy na współpracę właśnie takich środowisk, które walczą o prawo obywateli i tą drogą będziemy do nich docierać. My nie musimy dotrzeć do 38 milionów Polaków. My musimy z tym projektem dotrzeć do miliona. Wystarczy tych, którzy chcą tych referendów. To jest 10% wyborów parlamentarnych. Tak. Panie kandydacie, powiedział pan, jestem kandydatem wszystkich, którzy podpisali pod tymi zmielonymi projektami. Tak. Nie jest pan, dlatego że mówi pan świeckie państwo, racjonalne i zwrócone do obywateli. Dla bardzo wielu ludzi to się kojarzy z hasłami lewicy i hasłami Palikota. Nie, to nie jest tak. Generalnie, no, skoro jesteśmy formacją, która chce zwrócić władzę obywatelom, to nie znaczy, że jesteśmy formacją ludzi wyzutych z jakichkolwiek idei. Gromadzimy w swoich szeregach sympatyków, zarówno ze strony takich tradycyjnie ujmując lewicowych i prawicowych. Łączy nas jedno. Na dzień dzisiejszy zdajemy sobie sprawę, że bez względu, czy będziemy się kłócić, spotykając, że ja jestem, mam pogląd prawicowy, lewicowy, to nasz głos nie ma żadnego znaczenia. Więc najpierw zmienimy zasady, a potem będziemy, że tak powiem, walczyć o to, jak ma to państwo być ukształtowane. Natomiast formacja co do zasady wszystkim kandydatom, czy mi, czy też kandydatom do Sejmu, zostawia otwarte drzwi, aby oni przekonywali do swojego światopoglądu indywidualnego. Mój światopogląd indywidualny jest rzeczywiście taki, że ja wierzę w Boga, tak? Natomiast uważam, że państwo, tak jak Jezus powiedział, oddajcie cesarzowi to cesarskie. Państwo powinno być świeckie. I to jest dosyć proste, wynikające z nauk religijnych. Nie ma nic wspólnego, nie wiem, z takim udawanym ateizmem w wydaniu Janusza Palikota, tak? Który najpierw był jako wydawca... Ale pan tego Palikota nie lubi. Nie lubię pajaców. Dziękuję bardzo za rozmowę. Paweł Tanajno, zarejestrowany kandydat na prezydenta 10 maja stanie do...